Witamy wszystkich. Gołębie w chwilę temu pogonione zostały. Tak świrują. Pogoda nie jest najgorsza. Nie za zimno, nie za ciepło, nie pada. Co tu zjeżdża? Zjeżdża parę sztuk. Gołąbków mamy 160-150 sztuk. Może już nawet 140, ale 150 jest na pewno. Damy tym usiąść, zobaczymy co sądzie. Sprzęt połamaliśmy. Tamte będą dawać. Ktoś mnie się tam pytał, jak wysyłka do Belgii. Doszła oczywiście. 140 gołębi doszło. 46 gołębi. Kurier przykrył część kartonów torbami podróżnymi. 46 gołębi się udusiło. Później wam pokażę zdjęcia tych gołębi. Ktoś może zna, kto by wysłał gołąbki do Belgii, bym prosił o telefon, żeby mi pomógł wysłać, bo jeszcze muszę wysłać koledze 40 sztuk, bo z tymi kurierami jest tragedia. Włożą jak kartofle te gołębie. Wczoraj ich nie puszczałem, bo było brzydko, padało.
A Michał się pytał, co tak mało gonię. Michale, sprzedałem trochę gołębi. Zostawiłem sobie tylko tyle na zimę. Zniżyły się te gołębie przez to małe stado. Jeszcze będą chodzić. Jest parę wysoko sztuk. Co tu przyleciało? Groszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na czarnych znakach. Gołębie. Tu dwa siedziały, to one nie były wygonione. Zobaczymy, co tu siądzie. Schodzą te gołębie przez tamte. Żałobnik, ten świeży. Ja nie gonię go, bo on jest czwarty raz puszczony. Dziesięć minut wytrzymał, to starczy. Dobra, pozdrawiamy wszystkich. Jakby ktoś miał kontakt, jeszcze raz powtarzam, zagraniczny, to proszę się skontaktować. Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam wszystkich za kciuki, za komentarze. Stado jest małe. Do 150 gołębi trzymamy. Takie gołąbki posiadały. Pozdrawiam.